Od poniedziałku można głosować na zakwalifikowane wnioski budżetu obywatelskiego. O tym, które z nich w przyszłym roku zostaną zrealizowane, zadecydują mieszkańcy. Opisy 40 projektów dostępne są na naszym portalu. Głosowanie potrwa do 12 października. Świdnicki głos w The Voice of Poland. Podczas występu Klaudii Dudy 19-latki ze Świdnika odwróciły się aż 3 jurorskie fotele. Swoją telewizyjną przygodę rozpocznie pod okiem frontmenów grupy Afromental. Poczynania Klaudii można śledzić na antenie TVP2 w każdą sobotę o godzinie 20. Kolejny rekord w porcie lotniczym Lublin. Lotnisko we wrześniu obsłużyło 29 328 pasażerów. Jest to najlepszy wynik od początku jego funkcjonowania. Uwaga mieszkańcy, ruszyła inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Dzięki spisowi możliwe będzie zbudowanie systemu wsparcia dla mieszkańców przy usuwaniu tego szkodliwego materiału. Spis potrwa do 9 października. W niedzielę zapraszamy na Plac Konstytucji 3 maja na pierwszy zwierzopiknik. Organizatorzy przygotowali między innymi pokazy szkolenia psów, zajęcia plastyczne oraz zabawy dla dzieci. W początek imprezy o godzinie 12. Od dziś w kinie Lot Powrót do wakacji i rodzinnych spotkań, czyli polski film przygodowy klubu Włóczy Kijów oraz historia podstarzałej gwiazdy rocka Nigdy nie jest za późno. W minioną niedzielę 20-lecie istnienia świętował miejski chór Kanto. Nie zabrakło gratulacji, życzeń, gości oraz urodzinowego tortu. Jubileuszowy koncert był także okazją do uhonorowania jubilatów przez władze miasta odznaczeniem Amicus Civitatis. Romantycznie i nastrojowo, czyli Borys Sommerscha w Świdniku. Artysta wystąpi 16 października w Centrum Kultury. Bilety do nabycia w kasie kina Lot. Słaby początek sezonu w wykonaniu siatkarzy AWI Świdnik. Żółto-niebiescy przegrali 2 spotkania z Beniaminkiem UKS Tęczą Sędziszów oraz TSV Sanok. Kolejna porażka piłkarzy AWI. Sobotnie spotkanie z Lewartem Lubartów przegrali 0-1. W 37. PZU Maratonie Warszawskim wystartowało 8 biegaczy ze Świdnika. Wszystkim udało się ukończyć morderczy bieg. Najszybciej zrobił to Cezary Bednarz, który zajął 181. miejsce w klasyfikacji generalnej i 42. w swojej grupie wiekowej. Ponad 42-kilometrową trasę pokonał w czasie nieco ponad 3 godzin.